Witam Was serdecznie, z tej strony Sarge, a Wy oglądacie przedostatni już odcinek serii Zagrajmy w Uncharted Fortuna Drake'a Remastered. Nate doznał dość rozczarowującego odkrycia. Okazało się, że Francis Drake tutaj zginął. No i po tym, jak zobaczyliśmy jego zwłoki, no pozostaje nam tylko się stąd wydostać, poszukać jakiejś drogi. Więc rozejrzyjmy się. Bo ja wiem, wygląda to na jakąś maszynerię. Hej, jest drabina. Powinnam dosięgnąć, jak mnie podsadzisz. Jasne. Tutaj jeszcze chyba amunicja do strzelby. Ale widzę, że mam maksimum. No dobra, Elena, skakuj. Dobra, właśnie. Jesteś cięższa niż na to wyglądasz. Dosięgniesz? Wygląda na stary dźwig, albo coś w tym rodzaju. Jest lina. Spróbuję ci ją opuścić. Będziemy czekać. O, widzę tunel. Możemy się wydostać. Cześć, chłopaki. Spokojnie, Eddie, spokojnie. Co tam się do cholery dzieje? Nie widziałeś ich? O nie. O Boże. Nie. Zginiemy. Jezu, co to jest? Już po nas. Jesteśmy. Nie. Nie. Eddie, chodź tutaj. Drake, jeżeli nam się nie uda, chcę, żebyś wiedział jedno. Nienawidzę cię. Spoko, ja ciebie też. No to do roboty. To jest moment przełomowy w tej grze. Co tam się dzieje na dole? Po prostu opuść tę linę! Szybko! O Boże! Zaczynając rozgrywkę, chyba trudno było przypuszczać, że takie klimaty tutaj będą. Zawsze mam co do tego jakieś mieszane odczucia. Cholera! Zardzewiało! Nie chcę się ruszyć! Bo mamy jakieś zmutowane kreatury. W porównaniu do tego, co do tej pory widzieliśmy, dość dziwne widzieć teraz coś takiego. Elena! Zatrzymaj się! No i co? Dawać jeszcze amunicję. Wyłażą, kurczę. Z każdej strony wychodzą. Po raz pierwszy musimy współpracować z Eddiem. Takie też okoliczności. Kolejne. No i co? W końcu będę musiał zmienić broń. Kończy się amunicja. Alarm, ty paskudny konio! Nie zadzieraj z Eddiem radzią! Eddie! Eddie, trzymaj się! Chyba sobie jaja robić. Elena, pośpiesz się! Zostaliśmy sami. Wytrzymaj, Nate! Niestety, ale rzeczywiście zostaliśmy sami. Łatwo powiedzieć wytrzymaj, Nate, kurde. Dawać, dawać amunicję. Albo dobra, akacza wezmę. Się zrobiło naprawdę nieciekawie teraz. Rusza się! No dawaj, dawaj! Trochę szybciej, co? Łap linę! Nareszcie. Dalej, Nate! Nareszcie, kurde. Trzymaj się! Przesunę ramię! Aaaa!
O Boże! Szybko! Uciekajcie szybciej, no. Tędy! Dalej! Dobra! Dalej, szybko! Co do diabła było? Nie wiem! Nie wiem. W porządku? Tak. Nate? Dobra, przez to raczej nie przejdą. Nate! Co? Gdzie my jesteśmy? Nie jestem pewien. Idź! Rany. Wow, to wyjaśniałoby tego ubota w dżungli. Nate, chodź, popatrz. Znaleźli go. Musieli wejść do skarbca i go wyczyścić. No dobra, ale co klasztor ma z tym wspólnego? Nie wiem, no. To nie ma sensu, ale... Ale jeżeli posąg tam jest... O rany, byliśmy dokładnie na miejscu. Chyba tym dostaniemy się na powierzchnię. Naziści chyba nie zapłacili za prąd. Cholera! Jeżeli dotrzemy do pomieszczenia z generatorem, mamy szansę przywrócić zasilanie. Ale najpierw trzeba się stąd wydostać. Czekaj, co ty robisz? Co robisz? Znalazłam wejście. Nieźle. No. Dobra, chodź. Nie, to robota w sam raz dla ciebie. To znaczy? Nate, wiesz, że nie przeskoczę. Nie zostawię cię tu samej z potworami, Elena. Ale nie mamy wyboru. Po prostu idź włączyć zasilanie, wróć po mnie i wtedy zabierzemy się stąd, okej? No idź! Wracam za moment. Wiem. Tylko Elena, naprawdę uważaj na siebie tutaj, co? Musimy faktycznie ją zostawić. Nie ma biedna chyba dość odwagi, żeby tutaj przeskakiwać. No a my spróbujemy poszukać wyjścia i przede wszystkim, tak jak była mowa, włączyć zasilanie. W obliczu tego, co tam zobaczyliśmy, te potwory, jakieś zmutowane kreatury, naprawdę aż strach pomyśleć sobie było, gdyby dopadły Elenę. A zatem się lepiej, kurde, pospieszmy. No ale jednocześnie, żeby każdy skok odpowiednio wymierzyć. Wiemy, że w tej grze te skoki potrafią być momentami ryzykowne. Ajajaj, jeszcze to wszystko jest takie niepewne, niestabilne, że szok. Dobra, skaczemy dalej. Ja naprawdę nie chcę tam spaść. No muszę tutaj skakać? Chyba tak. Ja cię kręcę, jaka wysokość. Podziwiam, Nate, podziwiam. Dajcie swoją drogą znać, co sądzicie o tych zmienionych klimatach, o pojawieniu się takich mutantów w tej grze. No ja pamiętam, że grając po raz pierwszy byłem dość mocno zaskoczony. I miałem takie mieszane odczucia. No bo jednak bardziej podobały mi się dotychczasowe klimaty, kiedy jednak nie mieliśmy do czynienia z takimi trochę motywami science fiction, a tymczasem... Nate, słyszysz mnie? Sally, zgłoś się. Nate, zgłoś się! Nic z tego. Nie mam tu sygnału. No właśnie, my słyszymy Saliego, ale on nas nie za bardzo. W każdym razie można powiedzieć, że mamy tutaj trochę takie motywy science fiction. Mutanty, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. A tutaj mamy MP40, nowa broń, której jeszcze do tej pory nie wykorzystywaliśmy. Ale jako, że pojawia się coraz więcej takich motywów niemieckich, to i broń tego typu nie powinna nas tutaj dziwić.
Okej, tu mamy przejście. Na początek jeszcze tu zobaczmy, ale jest ślepy zaułek. Wejdźmy zatem. Co tu się do cholery stało? Dobre pytanie. Szkoda, że nie możemy tutaj się przyjrzeć. Niewiele, szczerze mówiąc, widać, ale chyba mamy po prostu zdjęcie tego Eldorado. Jeśli jest szansa, to bym sobie uzupełnił amunicję, bo widzę, że trochę tutaj tych MP40 leży. Akurat mogę mieć więcej naboi. No i chyba już tyle. Uzupełnione ile się da. To ruszajmy dalej. O cholera! No niestety. Mutantów jest oczywiście więcej. Chyba nie sądziliście, że to by było już na tyle, prawda? Okej. Teraz tylko pytanie, bo tutaj mamy takie niezłe labirynty. Nie chcemy się na pewno pogubić. W miarę możliwości strzelać w łeb, bo wtedy oczywiście możemy na miejscu zdjąć takiego mutanta. Okej, tego miejsca szukałem, dlatego że tutaj oprócz amunicji mamy też 57 skarb, złota figurka małpy tym razem. To jest jedyny skarb w tym rozdziale. Zwróćcie uwagę, że w poprzednim, 17 rozdziale żadnego skarbu nie było, no bo to był taki krótki rozdział, kiedy rzeczywiście wraz z Eddie musieliśmy bronić się przed kolejnymi falami tych stworów. No i co? Dotychczas, kurczę, Eddie nas ścigał, tam musieliśmy połączyć siły, a to nie uchroniło go przed śmiercią. Taki moment, kiedy Nate nawet chciał go uratować, jakby nie patrzeć. Ale już było po prostu za późno, zbyt wielu tych stworów tam było. Jeszcze ich więcej, kurde. Można powiedzieć, że trochę horrorowo się zrobiło. Wyskakujące nagle zza rogu stwory. Nieciekawie. Tu musi być pomieszczenie generatora. A no właśnie. Do tego miejsca mieliśmy się dostać, więc interesuje nas przywrócenie zasilania. Zróbmy to. Dzięki Bogu. O nie. Niestety, ale to tylko przywołało więcej stworów. Więc mamy podwójnie trudną sytuację, bo atakują nas, a my musimy jednocześnie dostać się do tamtej dźwigni, którą widzieliśmy. Jest za tymi kratami, więc musimy po prostu przebić się przez te drzwi, które dopiero co otworzyły się. Dobra, niestety, ale wychodzą cały czas. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mogą wychodzić w nieskończoność. Może po prostu przebiegnijmy jak najszybciej. Ojojojojoj. Nie. Jeszcze kolejne. Spadaj, Nate. I dawaj na górę. Okej. Na razie się wycofały. Dobra, zajmijmy się tą dźwignią, co? Kolejne drzwi. A zatem tam będziemy próbować się przedostać. Tylko teraz ostrożnie. W każdej chwili mogą się pojawić i oczywiście... Nie, muszę wejść na górę. Raz jeszcze. Nie wejdziecie tutaj, co? Dobrze wiedzieć. Tak jest, przeładowuj, kiedy jest tylko chwila. Trochę to przeładowanie trwa. Tutaj od razu uzupełniamy amunicję szybko. Mamy kolejnych. Nie! Możemy też tak bez dokładnego przycelowania strzelać, co w ogniu walki może się przydać. Dobra, stamtąd wychodzą. A więc szybko. Dostańmy się tam. Nie!
Kurde. W którą stronę? Tędy? Nie wierzę. Jezu, nie. Nie dopadniecie mnie tak łatwo. No i co? Tutaj kolejna dźwignia oczywiście. Kolejne drzwi. Tym razem takie z zieloną lampą. Więc tam będziemy zmierzać. Idziecie? Oczywiście, że tak. Dobra, przeładowuj. Nie. Skubany, no. Jeszcze raz przeczekajmy. Lepiej, żeby mieć pełne zdrowie. Ajajaj. Dobrze. I teraz szybko tutaj. Nie, no ten dzień chyba nie może być gorszy. Chyba nie. Ale przynajmniej na razie spokój. O rany. Te potwory, musiały ich dorwać. Ale dopiero teraz, zakładając oczywiście, że oglądacie tę grę po raz pierwszy, możecie sobie skojarzyć pewne słowa, na przykład Ediego Radży. Jak mam się stąd wydostać? Który przecież wcześniej ostrzegał, że to miejsce jest chyba przeklęte. Sugerował, że nie tylko Drake eliminuje jego ludzi. W sensie ludzi Ediego. No i Ediemu oczywiście chodziło właśnie o te mutanty. Ale wtedy nikt nie chciał Radży słuchać. Więc te jego pomysły wcale nie były takie szalone. Dobra, mam nadzieję, że krzywda mi się nie stanie przy tej elektryczności, przy tych zwarciach. Ja tutaj chciałem jeszcze sobie amunicję uzupełnić. No i co? Możemy chyba ruszać już do wyjścia. Tutaj było widać. No nie są to może jakieś wielkie labirynty, ale jednak parę odnóg można znaleźć. Eldorado. Identyczne zdjęcie chyba widzieliśmy tam wcześniej w pomieszczeniu, co? Teraz na zbliżeniu przynajmniej. Koniec jest bliski. Demony czają się w ciemności. Na złocie Eldorado ciąży straszna klątwa. Hiszpanie rozpętali piekło i zamienili się w demony. Moi ludzie są martwi i sam muszę to dokończyć. Nikt nie opuści tej przeklętej wyspy. Zniszczyłem statki i zatopiłem miasto. Puszka Pandory musi pozostać tu na zawsze. W ostatnich chwilach oddaję duszę Bogu. Niech zlituje się nad tym przeklętym miejscem. Francis Drake. Mój Boże. No nie, znowu wy! Co by nie mówić, nie tylko wyjaśniona została historia Francisa Drake'a, ale i oczywiście tych mutantów tutaj. Przeklęty skarb, który w jakiś dziwny sposób spowodował, że ci ludzie zamienili się w te mutanty. I teraz trochę Nathan jest na miejscu Francisa. Jako jeden z niewielu tutaj ocalałych. Brakowało. Okej, mamy 30 zabójstw z użyciem tej broni. Kolejne trofeum zatem wpadło. Czy oni tutaj będą w nieskończoność wyskakiwać w końcu? W sumie to niewykluczone, co? Nie, 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 nie. Pójdę teraz przez te drzwi. To chyba tutaj, tak? Żebym nie pomylił przypadkiem. A nie. To bardziej... tędy.
jednak nie wychodzą w nieskończoność na szczęście. Musiałem wyeliminować wszystkich, zanim zabiorę się za odblokowanie przejścia. Nate'owi pozostaje mieć nadzieję, że Elena jest cała i zdrowa. Mieliśmy do niej wrócić jak najszybciej się tylko da. No dobra. Rzeczywiście po znanych ścieżkach, prawda? Do pistoletu nawet nie wracam. Nie ma to sensu. No i... niestety, ale... jesteśmy po drugiej stronie. Słyszysz mnie tam? Głośno i wyraźnie, Dubko. O, nie masz mikrofonu. Jaka szkoda. Hej, tu uciekaj za nim! Elena! Zostawcie ją, gno... Navarro, jeżeli nawet nie potrafisz upilnować dziewczyny... to się więcej nie powtórzy. Wierz mi. Przepraszam za przerwę. Chciałem jedynie podziękować za doprowadzenie do Eldorado. Jasne. A nie masz za złe, że ukradniemy... pannę Fisher na trochę dłużej, żeby powstrzymać ciebie i twojego partnera przed narobieniem kolejnych głupstw. Żegnaj, Nate. Fajnie było. Tak. Śmiej się, śmiej, Dubku. Do zobaczenia. Niestety. Nie dajcie im przejść! Jeszcze w dodatku z tej strony mamy dodatkowe kłopoty. To chyba krzywdy nie zrobiło, co? Rzućmy dalej. Zaraz wybuchnie! Udało się. Czyli co? Zostawiliśmy Elenę, co oczywiście wiązało się z dużym ryzykiem. Ale bardziej myśleliśmy o tym, żeby mutanty jej nie dopadły, a tymczasem Navarro, Roman i jego ekipa wysunęli się, kurczę, na przodownictwo w tej kwestii. No dobra, lecimy w takim razie jak najszybciej. Tylko jednocześnie uważając oczywiście. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Nie ma. Nie dam się wam tutaj zastrzelić. A, tam jeszcze, kurde, z drugiej strony te mutanty atakują. Więc biedactwa nie wiedzą, czy atakować stwory, czy Nate'a, co? Mówię tutaj o tych żołnierzach. Dobra, miałem wrażenie, że słyszę za swoimi plecami stwora, ale chyba to tam właśnie przed nami po prostu i tyle. Podejdźmy troszkę bliżej i zobaczymy, co dalej. Powiem wam, że zamiast zwykłych pistoletów przydałoby się mieć tutaj jakąś inną broń. Weźmy M4 właśnie. I mamy tutaj tego mutanta jeszcze, czy rozprawili się jednak z nim? Kurde, oczywiście, że mieliśmy. Okej. Okay. No, mało brakowało. Pomocy! Okej. Leci tutaj, leci tutaj. Spadaj mi stąd. No teraz mamy problem, bo tam jest jeszcze w oddali jeden snajper. Muszę spróbować go zdjąć. Okej, okay, załatwiony. Tylko teraz właśnie pytanie, czy pozostawiać przy M4? Zależy, czy oni mają tę broń. Czy mogę ją sobie tutaj uzupełniać. Ostrożnie. Pewnie będzie tych mutantów jeszcze tutaj więcej. Wow, 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 wow.
Rozglądam się, czy przy tych pudłach ewentualnie nie ma jakiejś amunicji, ale nie. Ostrożnie. Tak jest. Znowu MP40. Dobra, zostaję jeszcze przy M4. Obym tego nie żałował tylko. No, z tej strony. Tak jest, zdjęty. Teraz pistolet mi został. Niedobrze. Ciekawe, czy dam radę tak się rozprawić. Na szczęście tak. Okej. Załatwić ich. To jest ciekawa sytuacja. Trzy różne strony konfliktu, można powiedzieć. I jakoś to wszystko musimy ze sobą pogodzić. Chcąc, nie chcąc. No nie. Dobra, tam dalej strzelają, słychać. No, no, no. Ajajaj, zmarnowałem nabój. I musimy wracać na górę. Dobra. Lećmy dalej. A, przychodzą też i żołnierze. Uwaga tutaj. Okej, okay, zostawił mi przynajmniej amunicję. Za chwilę skorzystam. Tylko szybko. Jest tego więcej, jest tego więcej. Bo musi tam być ich sporo, kurczę, słychać wyraźnie. O, 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 rzućmy granat. Dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale tu gdzieś widziałem amunicję. Zabieramy, w tym przypadku akurat do pistoletu. Ale też może być. Dobrze, granat się przydał. Jest jeszcze kolejny stwór. Okej. Dawać granat. Pięknie. Teraz tam. Dużo dalej wyrzucić. Aj, troszkę zbyt blisko. Jednak troszkę zbyt blisko. Ewentualnie można jeszcze skorzystać z tego, że tutaj te granaty były do zebrania. Szkoda by było je zmarnować, zwłaszcza że w tym przypadku akurat się bardzo przydają. Więc lećmy teraz. I spróbujemy załatwić tych kolejnych. Ajajaj, bo tam jest jeszcze snajper. Wykurzyć go! Nie, 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 nie. Dobra. Wychodzi! A, bo to stamtąd strzela. A, przynajmniej na razie celuje tylko. Rozwalić go! Nie wiem, czy on jest tutaj... Ajajaj, nie tak, nie tak. Spróbuję tam wyrzucić. Nie, to samo miejsce poszło, kurde. Niedobrze, niedobrze. A tamtego jakbym trafił jednak? Chyba padł. Wydaje mi się, że rzeczywiście załatwiony. Dobra, M4. A, tu są kolejni jeszcze. Patrzcie, skubany jeszcze ze strzelbą. Nie ma. Kurde, jeszcze więcej stworów. Sami widzicie, masakra totalna tutaj. I mamy 50 zabójstw z użyciem M4. Więc tutaj na tym też mi zależało. To teraz zmieńmy może na strzelbę. Skoro już tak sobie nabijamy statystyki kolejnych broni. Ale zanim ruszymy dalej, warto jeszcze zadbać o zgarnięcie jedynego skarbu w tym rozdziale. Tutaj na tych pudłach mamy coś do zdobycia. Złoty wisior ze smokiem morskim. Tak to wygląda. Dobra, teraz już możemy spadać. Ale to już. Nie, 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 M4 już nie chcę w takim razie. A, bo tu jest jeszcze karabin wyborowy znowu. Uwaga. No to wiecie co, może jednak strzelba z powrotem? Bo z trzema nabojami to ja dużo nie zdziałam.
Ale muzyka ucichła, więc chyba na razie możemy czuć się w miarę bezpiecznie. Na ratunek Elenie ruszajmy. Jak najszybciej. Jest drabina. Sally, jesteś tam? Cholera. Sally, zgłoś się! Ach, dzięki Bogu, Nate. Gdzie jesteś? Idę. Mają Elenę, trzeba ich zatrzymać. Ta, mam teraz kłopoty. Bydlaki przygwoździli mnie przed kościołem. Prawie jestem. No właśnie, będziemy ruszać. Tylko jeszcze jeden skarb. Sztabka złota w tym przypadku. 59. Zostały nam dwa skarby, licząc jeszcze jeden bonusowy. Ruszajmy zatem jak najszybciej, chociaż nie wiem, czy teraz korzystanie ze strzelby będzie dobrym pomysłem. Skoro wychodzimy na otwarte tereny. Najwyżej zmienię jeszcze broń, jeśli oczywiście będzie okazja. Patrzcie, wracamy tutaj, gdzie byliśmy kilka odcinków temu, gdzie zdobywaliśmy skarb nawet. No i słychać. Bezlitosne sukinsyny! Dobra. Mamy tam Saliego dalej. Załatwieni. Widzę ich. Okej, na górze. O Jezu, jak ja go nie trafiłem. Jeszcze raz. Tylko niech się wychyli, skubaniec, no. Patrzcie, schował się. A tam jeszcze mamy, kurde, gościa z granatnikiem. Właśnie tak. Niedobrze. Ajajaj. Najgorsze jest to, że ten snajper może się jeszcze pojawić. Właściwie w każdej chwili. Więc to nie jest chyba najlepsze miejsce, z którego mogę prowadzić ostrzał. Spróbuję jeszcze zobaczyć, gdzie są kolejni. Tam mamy następnego. Załatwiony na szczęście. I teraz tak. Przejdźmy może do Saliego. No witam cię, stary. I uwaga! Mamy tego snajpera. Tak jak się obawiałem, że w końcu wyjdzie. Jasny gwint. Dobra. Ja wymiękam. Znowu się schował. Dobra, załatwiony, nareszcie. Padaj. Ależ tutaj było gorąco. Niewiele brakowało. Rozumiem, że nadal nie wszyscy. Tylko gdzie jesteście, panowie? Pokażcie się. Tam, dobra. A, tutaj z tej strony też będą wychodzić. Niestety. Na górze. Okej. Co dalej, co dalej? Kurde, nie wierzę. Jeszcze gdzieś z granatnikiem. Szaleje. Ajajaj. Aj, kurde. No i co? Schowałeś się? Dobra, zdjęty. Na szczęście. Kolejny. Tutaj gdzieś była moja strzelba. Spoko. No Sally, widzę, że skupiłeś się na strzelaniu, bo nawet się nie odzywasz w trakcie. Ale nie dziwię się. Trzeba ich powstrzymać, Sally. Nie wiedzą, co robią. O czym ty... Nie wiem jak, ale ten posąg zniszczył całą kolonię i zabił też Niemców. Chwila, że co? Nie ma czasu, trzeba wejść do kościoła! No właśnie. I najlepsze jest to, że cały czas mieliśmy tak blisko ten skarb. A Sally jest nieco do tyłu z informacjami, co by nie mówić. Jedyne, nad czym się jeszcze teraz zastanawiam, czy nie spróbować tutaj od kogoś zgarnąć na przykład karabinu wyborowego, ale widzę, że mamy tylko M4. No i przy sobie tę strzelbę. Dobra, zostawmy na razie sobie w takim razie strzelbę i wejdźmy do kościoła jak najszybciej.
Raz, że niebezpieczeństwo ze strony tego przeklętego skarbu, a dwa, Elena, którą trzeba też uratować. Cholera, są wszędzie! Uważaj, Sally! No nie można było się spodziewać niczego innego. Dobra. Granatnik. Tu mamy gościa. I uwaga na snajperów. Jeszcze jakiś grenadier jest. A, już widzę go. Wychyl się tylko. Tylko się wychyl. Uwaga! Jasny gwint. Na szczęście go załatwiłem. Dobra. Podejdę nieco bliżej. I uwaga. Na dole też kogoś mieliśmy. Uwaga na kolejnego snajpera. Co? Spróbujemy bliżej? Nie wierzę. Okej. Ilu ich tutaj się pojawia, co? Wszystkie siły wypuścili na nas. O proszę, mamy też granatnik. Wycofaj się, wycofaj. Czekamy, czekamy chwilę. Dajcie spokój z tymi granatami. Okej. Jeszcze jeden pocisk. Muszę tutaj, do tyłu. O nie, nie, nie. Dajcie spokój. Może pogadamy, co? Rozważymy parę różnych rozwiązań. Co wy na to? Mam go. Jeszcze jeden. Już granat wyrzucał. Coś mu nie wyszło. Okej. Tutaj! O, nie wierzę. Nawet z tyłu jeszcze. Zbliżają się. Nóż, come on. Nie uratuję. Rzućmy granat. Tutaj! Nic to im nie zrobiło, oczywiście. O! Zdjęty, na szczęście. Ale się tutaj musimy non-stop przemieszczać. Trzeba jedno oddać tym rozdziałom, że na brak emocji to tutaj narzekać nie można. Kurde, już zdążył wyrzucić mi ten granat, niestety. Ale spokojnie. Sytuacja nadal opanowana. Dobra, ciągle na górze mamy tego snajpera. Oczywiście. Chodź, Sally. Pod ołtarzem powinno być tajne przejście. Uff. Czyli udało się. Już wszyscy zdjęci. Zostawiam sobie na razie tę strzelbę. Amunicję uzupełnić. No i tak jak Nate mówił, przejście pod ołtarzem nas tutaj interesuje i to będzie jednocześnie koniec tego rozdziału, a zarazem koniec dzisiejszego odcinka. Jasna cholera. Sally jak od razu chętnie sobie tam wskoczył. My zrobimy to w następnym materiale. Nieuchronnie zbliżamy się do końca, jako że cała kampania podzielona jest na 22 rozdziały, a więc rzeczywiście następny odcinek będzie ostatnim. Tymczasem zostawcie kciuka w górę, jeśli ten materiał wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!